Piotrsa, Kazania Sejmowe. Kazanie trzecie. O drugiej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z niezgody domowej. Proszę Was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy jedno mówili, a nie było między Wami odszczepieństwa i rozerwania. Pierwszy list do Koryntian. Tę prośbę i to zaklinanie Wielkiego Sługi Bożego. Apostoła Chrystusowego, musimy z ochotą przyjmować, jeśliśmy chrześcijanie, jeśliśmy słudzy Boga ukrzyżowanego dla nas, którego nas imienim i czcią tak obwiązuje, nic na nas ciężkiego nie kładąc, nic trudnego i owszem, o rzecz nam samym bardzo pożyteczną i pocieszną nas prosząc, abyśmy zgodę i spoiną jedność zamiłowali, a rozdziałów i schizmów. W jednym Chrystusie związani i spojeni będąc, nie czynili. I dlatego nie potrzeba by mi słów wiele ani namowy wielkiej, gdybyście mi to z serca przyznać i samym uczynkiem, a nie Słowy, pokazać chcieli, iż Pana i Boga swego Chrystusa miłujecie i dla Niego radzi tak nietrudną i wdzięczną rzecz uczynić jesteście gotowi. Cóż mówicie, już ci bych wszystko sprawił, a słów i czasu i pracę i nie tracił, do zgody was namawiając, której widzę między wami nie masz. O Boże, by to tak prędko sprawić, na czym wszystko dobre nasze, duszne i docześne, zawisło. Jeśli rzeczecie, dawno my Pana i Boga swego miłujemy i czcimy i dla Niego wszystko czynić chcemy, a ja powiem, iż ja temu nie wierzę. I apostoł święty nic u was nie uprosił, i cześć i imię Pana waszego podłe i lekkie u was jest, póki na zgodę wasze nie patrzę, a rozterki między wami kwitną. Proszę, obejrzyjcie się na to na bożnym i ku Panu Bogu prostym sercem. Co was słusznie do zgody przywodzić ma? Jakie z waszych rozterków utraty idą, jako to ciężka Rzeczypospolitej choroba, i które ich naprzedniejsze są przyczyny. Co chrześcijany do zgody przywodzi? Łańcuch pokoju i zgody. Przywodzić was ma do zgody ten łańcuch pokoju, którym was Chrystus Jezus do jedności związał, o którym mówił apostoł: Z pilnością zachowajcie jedność ducha we związku pokoju, jedność ciało i duch jeden, jakoście wezwani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest nad wszystko i przed wszystko i we wszystkich was. Jakoby rzekł, trudno się macie rozrywać i wadzić, boście związani i spojeni, jako członki w jednym ciele, które się nigdy z sobą targać nie mogą, które jedna dusza ożywia i rządzi, od której odstępować, a jej nie słuchać, śmierć jest. Służba jednego pana niezgody w domu pańskim nie dopuści. Trudno się wadzić, macie, boście związani służbą jednego pana, który w domu swoim tego nierządu nie dopuści, aby czeladka jego w pokoju mieszkać nie miała. Jedna wiara rozdziałów nie dopuści. Trudno się wadzić, macie. Boście spojeni jedną wiarą i nauką o zbawieniu swoim, która żadnych rozdziałów nie cierpi Trudno się tym wadzić, którzy z jednego matki żywota wyszli O, jako to mocne do zgody łańcuchy i związki Jakobyśmy Pana doma nie mieli, który nas sądzi, każe, naucza, a spokojny dom swój mieć chce -Gdyż to jest samego gospodarza sromota i nierozum, i niesprawność, gdy się domownicy jego z sobą gryzą. Jest pan jeden doma, jest sędzia jeden, ma swoje urzędnik i porucznik i widome, którzy porównać wszystko i ugasić niesnaski między swymi mogą. U jednego stołu zgadzać się i u jednej misy potrzeba. Siedzim u jednego stołu, Używając z jednych mis i jednych drogich potraw pana swego, to jest jednej niebieskiej nauki i sakramentów zbawiennych. Jakoż się przy tym spokojnym stole waśnić jeden na drugiego mamy? I zali złe i niezgodne przypuści pan do czci tak wielkiej i szanowania godnego stołu swego? I zali głodem umrzeć nie musim, gdy od tych świętych potraw dla naszej niestwomości odepchnieni będziem? Jeśli szaty miłości i zgody braterskiej nie mamy, i zali nas nie wypędzą z rozkosznego godownika i zgód pana naszego, i zali nie usłyszym słów onych ze świętego Mateusza: jakoś tu wszedł, szaty godownej, to jest zgody jedności braterskiej nie mając, i zali nas katom srogim na związanie nóg i ręku i na wrzucenie w ciemności wieczne nie podadzą? Odpuszczenia grzechów bez zgody nie mamy. Jako możemy mieć odpuszczenie grzechów naszych, gdy braciej i naszej nie odpuszczamy, a waśni i nienawiści z nimi nie oddalamy, a z braterskiej się miłości wyzuwamy? O wielkież to do zgody i jedności potargnienie. Święty Mateusz. żadnej się łaski u mnie mówi Chrystus spodziewaj, żadnego grzechu odpuszczenia mieć nie będziesz. Wszystkie cię grzechy Twoje potępią, jeśli się z bratem nie zgodzisz. O panie mój, i nogi mu umyję i całuję, i zdrowie moje zań dam, bylech od Twojej łaski nie odpadał. Ofiary i pokłonu Panu Bogu w niezgodzie oddawać nie możem. O, jako to ciasny łańcuch, który mię do zgody wiąże i w niej trzyma. Nie kłaniaj mi się, mówi Chrystus, ani mi się na oczy ukazuj, ani mi ofiaruj daru żadnego, jeśli się z bratem nie zgodzisz. Na modlitwę Twoje uszy zatkam. Na ofiarę Twoją, jako kajmowę, nie weźrzę, jeśliś bratu Twemu nieżyczliwy. Mateusz. O Panie mój, jeśli Ty oko Twe i twarz Twoją ode mnie odwrócisz, cóż po mnie? Zginąłem. Jeśli mi sobie służyć nie każesz, jeśli ofiarą i posługą, i upominki mymi i modlitwą moją wzgardzisz, cóż po mnie? Gdzież pójdę, gdy mię od siebie wypędzisz? I zali najdę za morzem i na końcu świata miejsce, w którym bych mógł uść mocy i ręki twojej? Dlatego zaraz zgody i przyjaźni brata mego szukać i naleść ją muszę. Uczniami się Chrystusowymi bez zgody zwać nie możemy. Święty Jan. I to niesrogie słowo pana naszego, którym nas do zgody ciągnie i prawie zniwala: Uczniami się moimi nie zowcie, zasługi moje was nie znam i nikt was za moje poddane i za lud mój niechaj nie pisze, jeśli nie zgoda jest między wami, jeśli się nie miłujecie. Po tym poznają niewierni i nieprzyjaciele moi, Turcy i poganie, żem ja was odstąpił, żem się ja was zaprzał. I niech serce i śmiałość na was biorą, jako na te, które pana do obrony swojej nie mają. I rzeknę im: Bijcie je i mordujcie, i posięgajcie i wyganiajcie, i do niewolej swojej bierzcie. Bo to nie moi, pana nie mają. Owce są błędne bez pasterza. Ja wiedzieć o nich nie chcę. O Panie mój, któż się tego nie przelęknie, a do zgody się braterskiej i miłości nie. Stajem się jednym chlebem. Pierwszy list do Koryntian. Jednego chleba pożywamy, mówi apostoł, abyśmy wszyscy jednym chlebem zostawali. I Kościół się modli, wlej nam ducha miłości, Panie, a z Twej dobroci tym daj zgodę, któreś sakramentem wielkonocnym nakarmił. Jednym ciałem wszyscy się stajem, ciała Pańskiego pożywając. Spożywania ciała Chrystusowego wszyscy się jednym jego ciałem stajem. Jakoż się zgadzać nie mamy, i zali ręka żyć może, gdy się od ciała oderwie, traci ducha ożywiającego, śmierć sobie, i wieczną zgubę przywodzi, gdy się z innymi, członki wadzi i onych odbiega. Tymi łańcuchy i związkami Chrystus, Bóg i Pan nasz, do zgody i jedności nas powiązał. Jeśliśmy uczniowie Jego, jeśliśmy chrześcijanie, jeśliśmy z Jego chrztu jednego urodzeni, jeśliśmy jedną męką Jego i krwią Jego odkupieni, jeśli w Chrystusa wierzymy, jeśli Go za Pana i głowę naszą znamy jako wierna czeladka Jego, jeśli do dziedzictwa Jego spoinie należymy, jeśli skarbów w jego domu i dostatków zażywamy, jeśli pod jego obroną i cieniem odpoczywać chcemy, targać tych łańcuchów tak mocnych nie możemy, zgadzać się i w jedności żyć, i o sobie w zgodzie radzić musim. W Rzeczy Pospolitej, co nas wiąże do zgody? Są drugie łańcuchy do spojenia pokoju i zgody waszej z strony miłej Ojczyzny i korony tej. Matki naszej, którymi nas spina i wiąże, abyście się nie targali, a zgodę i jedność miłowali. Macie jednego pana i króla, jedne prawa i wolności, jedne sądy i trybunały, jedne sejmy koronne, jedną wspólną matkę ojczyznę miłą, jedno ciało z rozmaitych narodów i języków skupione i spojone, i dawno zrosłe. Jakoż się wadzić, dzielić tym i nie zgadzać możecie? Jeden król dla godności jest i zgody. I dlaczegoż jednego pana i króla macie? Jedno dla jedności i zgody, aby on jako jedna głowa, wszystkie pod obronę swoje skupiwszy, w zgodzie was i jedności zachował. Księga przysłów. Król, mówi pismo, siedząc na stolicy sądów swoich, rozprasza wszystko złe samym wejrzeniem swoim. Gdy pańska dostojność i poważność mocna jest, wszystkie niezgody wasze uciekać i psować się muszą, gdy jeden każe, jeden sądzi, jeden rozumem swoim i mądrością wszystkich rozumienia miarkuje. Wspólne prawa i wolności zgodę wiążą. Macie spoinę prawa i wolności. Jakoż się dzielić jemi możecie. Zgodnym są nadane. Bracia są, jak psalm mówi. Unanimes indomo, nie mający rozdzielnego dziedzictwa, nikt pojedynkiem mieć ich nie mógł, jedno wszyscy zaraz. Toć się zgadzać muszą, a wspólna ojczyzna i matka miła, jako was do zgody wiąże i zniewala, i zali też się podzielić ją możecie, i zali to nie jej śmierć jest, gdy się ją dzielić i rozrywać poczniecie? Obalenie tak wielkiego królestwa! Zguba wszystkich praw i wolności waszych, upadek wszystkich dostatków waszych, braci waszej i narodu waszego, żon i dziatek waszych, jako was do zgody nie przywodzi. Drugie utraty, które z niezgody rosną, ratować się ojczyzna w niezgodzie nie może. Obejrzyjcie się, proszę, na te szkody i utraty, które wam z niezgody urastają. Bo naprzód drogi sobie wszystkie prawie zagrodzicie do poratowania Tak nachylonej do upadku ojczyzny swej i królestwa tego Bo jako o nim w niezgodzie i waśniach radzić Jako się z rozumami waszymi i sercy dobrymi znieść i składać do tego możecie Gdyż niezgoda nic do kupy nie niesie Ale wszystko rozprasza i różnymi wiatry roznosi O, jako szczęśliwy to lud był, o którym napisano w Księdze Sędziów Wszyscy się zebrali, jakoby jeden mąż i człowiek jeden, z jednym sercem, z jedną radą, gdzie serca różne, jako zgodna rada około Ojczyzny być ma. Sejmy się w niezgodzie targać muszą. Cóż będzie po waszych sejmach, które tylo samy na oddalenie i leczenie przygód i złych razów Rzeczypospolitej wam zostały, jeśli z różnymi wiatry i niestwornymi myślami na nie się zjedziecie? Doznaliście i tego roku, co Wam i Ojczyźnie Miłej pomogły. Sejmy z lekarstwa wiat się obróciły. I owszem, sejmy, które Wam były lekarstwem na wszystkie rzeczy pospolitej choroby, wiat się Wam obróciły. Bo na nich więcej niezgód i odrażenia myśli jeden od drugiego i stanu od stanu przyczyniacie. Na nich się buntowania i sedycyje rodzą. Z nich z większym rozwaśnieniem wyjeżdżacie, niźli przyjeżdżacie. I tak sejmy na ukrzepczenie zgody i miłości spójnej braterskiej uczynione, na zapalenie rozsterków służą. Toć ich już lepiej nie składać, jeśli takich niespokojnych serc i myśli nie złożycie, a do świętej zgody nie przystąpicie, a bez sejmów, jako o sobie radzić macie, nie się domyślić, ażby z przykrą i niebezpieczną odmianą wszystkiego. Domowe wojny powstać, wstać mogą w niezgodzie. Księga sędziów. Zatem uchowaj Boże domowe wojny powstać mogą, które nade wszystkie nieszczęścia królestw nażałośniejsze są i upadek domu wszystkiego i spustoszenie za sobą ciągną, jako sam Pan mówi w liście do Galatów. Co się Sychitom z Jeroboamem przydało i wszyscy poginęli z obu stron. I sami się wspólnie gryząc, pogryźli i pomożyli. Jako apostoł powiedział: w takiej samej wojnie i zwycięstwo złe i przegranie niedobre. Na takiej jeden łaskawszy hetman, staczając bitwę z sąsiady, do swego żołnierstwa mówił: szanujcie braciej, a drugi okrutniejszy w twarzy trafiać im kazał i wygrał: nieszczęśliwe ze krwie braterskiej wygranie. Do tego domowe waśni i niezgody przywodzą od których dla Boga uciekajcie, a serca na braty zawaśnione składajcie, póki do fury furyjej nie przyjdziecie. Nieprzyjaciel rad niezgodzie. Nastąpi postronny nieprzyjaciel, jąwszy się za waszą niezgodę i mówić będzie. Rozdzieliło się serce ich, teraz poginą. I czasu tak dobrego do waszego złego, a na swoje tyraństwo pogodnego nie omieszka. Czeka na to ten, co wam źle życzy, i będzie mówił psalm 34. Euge, Euge, teraz je pożerajmy, teraz pośliznęła się noga ich, odjąć się nam nie mogą. I ta niezgoda przywiedzie na was niewolą, w której wolności wasze utoną i w śmiech się obrócą, i będzie, jako mówi prorok Izajasz, sługa równo z Panem, Niewolnica równa z panią swoją i kapłan z ludem, i bogaty z ubogim, i ten, co kupił imienie, równy z tym, co przedał. Bo wszyscy z domy i zdrowim swoim w nieprzyjacielskiej ręce stękać będą, poddani tym, którzy ich nienawidzą. Ziemie i państwa złączone odpadną za niezgodą. Izajasz Ziemie i księstwa wielkie, które się z koroną zjednoczyły, w jedno ciało zrosły, odpadną i rozerwać się dla waszej niezgody muszą, przy których teraz potężna być może ręka i moc wasza i nieprzyjacielom straszliwa. Odbierzą was jako chałupki przy jabłkach, gdy owoce pozbierają, którą lada wiatr rozwieje, i będziecie jako wdowa osierociała, wy coście drugie narody rządzili. I będziecie ku pośmiechu i urąganiu nieprzyjaciołom swoim. Zguba narodu i języka słowieńskiego. Język swój, w którym samym to królestwo między wielkimi onymi słowieńskimi wolne zostało, i naród swój pogubicie, i ostatki tego narodu, tak starego i po świecie szeroko rozkwitnionego, potracicie, i w obcy się naród, który was nienawidzi, obrócicie. Jako się inszym przydało. Utrata ojczyzny i wszystkiego z nią. Będziecie nie tylko bez Pana krwie swojej i bez wybierania Jego, ale też bez ojczyzny i królestwa swego, wygnańcy wszędzie nędzni, wzgardzeni, ubodzy, włóczęgowie, których popychać nogami tam, gdzie was pierwej ważono będą. Gdzie się taką drugą ojczyznę zdobędziecie, w której byście taką sławę, takie dostatki, pieniądze, skarby i ozdobności i rozkoszy mieć mogli, urodzili się wam i synom waszym taka druga matka? Jako tę stracicie, już o drugiej nie myślić. Niewola i nędza, księga powtórzonego prawa. Będziecie nieprzyjaciołom waszym służyli w głodzie, w pragnieniu, w obnażeniu i we wszystkim niedostatku, i włożą jarzmo żelazne na szyję wasze. Przeto żeście nie służyli Panu Bogu swemu w weselu i w radości serdecznej, gdyście mieli dostatek wszystkiego i dla dostatku ze wszeteczeństwa waszego gardziliście kapłanem i królem i innym przełożeństwem, wolnością się belialską pokrywając, a jarzma wdzięcznego Chrystusowego i posłuszeństwa nosić nie chcąc. Do takich utrat i przeklęstwa pewnie wasta wasza niezgoda i roztyrki domowe przyprawią. Nie tak rychło i nie tak żałośnie wojną i gwałty postronnych nieprzyjaciół zginąć możecie, jako waszą niezgodą. Jabłko, gdy z wierzchu się psować pocznie, wykroić się zgniłość może, iż potrwa, ale gdy wewnątrz gnić i psować się pocznie, wszystko zaraz porzucić musisz i o ziemię uderzyć. Dotknijmy już przyczyn tych takich niezgod waszych, które poznawszy przywodźmy się do oddalenia ich, abyśmy się do świętej zgody przywiedli. Herezyje przyczyną niezgód. Naprzód zapewne już wiecie i tego prawie palcami dotykacie, iż kacerstwa i różne fałszywe wiary, które jedne prawdziwą zepsować chcą, przyczyną są naprzedniejszą tych niezgod waszych. Bo póki te nieszczęśliwe sekty, między wami niebyty, putyście byli jako jeden mąż, jednego serca i wolej jednej. I doma, i na sejmach, gdyście potrzeby Rzeczypospolitej obmyślali. Katolicy, jeśli się powadzą, kapłani je i ołtarz zgodzi, od którego heretycy uciekli, żadnego na niezgody sędziego i jednacza mieć nie chcąc. O czym szerzej się na przyszłym kazaniu da Pan Bóg nauczy. Lekkie uważanie powagi królewskiej. Niemała też jest przyczyna niezgod, lekkie uważanie królewskiej od Boga zwierzchności. Bo jako o kościelnym rządzie Cyprian święty męczennik napisał, niskąd się herezyje i odszczepieństwa i niezgody nie wszczynają, jedno stąd, iż kapłana nawyższego nie słuchają, a nie myślą, iż jeden nad wszystkimi na miejscu Chrystusa być ma któremu gdyby wszystko braterstwo powinne posłużeństwo oddawało, nikt by się nad kapłana jako boskiego namiestnika nie podnosił. Toż się o królewskiej zwierzchności mówi, gdyby swoje powagę miała, niezgoda by miejsca nie miała i prędko by zginąć musiała. Nic gorszego nad domową niezgodę nie masz. I dlatego urzędy się stawią, aby różnice poddanych rozsędzały a wadzić się im nie dopuszczały, wiedząc, iż tak narychlej zginąć mogą. Królowie i starszy mówią, jako mówił Mojżesz, mężowie, bracia, sobie jesteście, a czemu szkody sobie czynicie? Bo oni swym rozsądkiem uspokoić wszystko mogą i winni są, jeśli prawdziwie dobrego pospolitego przestrzegają. Wszytek koniec królewskiego postanowienia gubi. Kto mu rozterków wszystkich w Rzeczypospolitej uspokajać nie dopuści, a z onymi zuchwałymi i swobodnymi mówi w dziejach apostolskich, a kto cię postawił Panem i sędzią nad nami? Bóg Wszechmogący postawił nad ludźmi Pany i sędzię, aby pokój był, a rozerwania, które jest wszystkiego zgubą, nie było. Prawdziwi poddani różnice wszystkie swoje do jednej głowy niosą, wiedząc, iż im końca nie będzie, a iż Pan Bóg słuchać starszych rozkazał. I na jednego rozsądku przestając, szczęśliwego pokoju używają. A źli i swowolni, co radzi drugim krzywdy czynią, albo przy swoim uporze stojąc, sedycyje rozniecają, mówią: nie dam się na rozsądek pański, wolno mi to tak rozumieć, nie może mię król w tym do praw i wolności moich sądzić. O głupi, nierozumni, którzy inszy ma wasze rozterki aby was nie pojadły oddalać? Jako w kościelnych różnicach, by jednego Piotra i jego potomka nie było, nigdy by herezyjom i niezgodom nie znalazł się koniec. Tak w Rzeczypospolitej dlatego jeden król jest. Aby wszystkich różnice i niezgody gasił i umarzał. O Boże, daj wam ten rozum, abyście się na Pana swego i rady zacne Jego w takich Waszych jadowitych i szkodliwych niezgodach rozsądek dawali i na Jego wyrokach przestawali. by się Wam zgoda i z nią wszystko dobre przywróciło. Chciwość matka niezgód, święty Jakub. Jest jeszcze inna przyczyna, bardzo główna niezgód ludzkich. Chciwość i łakomstwo i inne porządliwości świeckie, o których mówi święty Jakub. Skądże wojny i sfary między wami i zali nie stąd i zali pożądliwości waszych? Pożądają ludzie dobrego mienia urzędów, sławy świeckiej, podwyższenia domów swoich i oną pożądliwością zapaliwszy, gdy nie dostają, czego chcą, rozruchy czynią, niezgody sieją, mszcząc się albo grożąc, żeby tyło swoje porządliwości mieli, a jedne miawszy, drugich pragną i nigdy się nie natkają. Dostatek i pycha przyczyną niezgód Ezechiel. Dostatek też i pycha wielką jest niezgod przyczyną, jako prorok o Sodomie mówi, iż jej zguby przyczyną była pycha i nasycenie chleba i dostatek. Toż się o was mówić może dał wam Pan Bóg bogactwa i dostatki wszelakie, a drugie podobno nie od Boga, ale z ucisku poddanych, z lichwy i wydzierania i z niesprawiedliwości zebrane, które was do hardości podnoszą, iż się, jako apostoł mówi, jeden przeciw drugiemu nadyma i ustąpić ni w czym nie chce. I tak, jako mędrzec mówi, między hardymi zawsze kwitną sfary, zgodzie i miłości przeciwne. Zazdrość przyczyną niezgód. Onych też zazdrości pełno między ludźmi, z których jeden drugiego szczęścia znieść i na nie patrzeć nie może i ochydzi sobie bliźniego tym samym, iż to ma czego drugi nierad widzi u niego, woląc tego sobie życzyć. Mateusz i ono złe oko, jako pan mówi, z szczerej zazdrości pokazuje nieżyczliwość ku bliźniemu i pokoju z nim żadnego mieć nie może i zgody z nim nie chce. A owe zakryte serca i obłudne, które cicho ludzie łowią, a z małych przyczyn i podejrzania niepewnego złe serce ku drugiemu biorą i milcząc, a nic nie mówiąc, ani upominając o potknieniu jego, gdzie w złym razie myślą, w słowach przyjaciele, a na sercach obłudnicy, pokoju nigdy prawego z bliźnim nie mają i zgodzić się z nim nie mogą. A święty Piotr upomina, abyśmy składali wszelką złość i zdradę, i obłudność, i zazdrości, i obmowy, a my tego pełni. Prostoty i szczerości między ludźmi nie masz, zdrad i oszukania, i pokrytości pełno. Jakoż ma być zgoda i jednomyślność? Dla grzechów zgody Pan Bóg nie daje. Na koniec takie grzechy między wami w tym królestwie jawne i skryte panują, o których się w innym kazaniu mówić da Pan Bóg będzie, iż dla nich słusznie Pan Bóg zgody nie dopuści. A powichranie głów i myśli przepuszcza, jako Izajarz mówił o Egipcjanach. Puścił między nie Pan Bóg ducha Wartogłowa i byli przyczyną błędu w Egiptu we wszystkich sprawach jako pijani. Co jedno począć dobrego chcieli? to jeden drugiemu przeszkadzał i tak niezgodą ginęli. I o Abimelechu i Sychimitach mówi pismo. Puścił Pan ducha złego między Abimelecha i obywatele sychimskie, iż dla ich mężobójstwa, którego sobie spojnie pomagali, gdy siedemdziesięciu synów gedeonowych dobrodzieja swego, który ich od nieprzyjaciół szczęśliwą bitwą wybawił, zabili. Puścił Pan Bóg niezgodę między nie, iż się sami wadząc z sobą pogubili i Abimelech zabit, i miasto Sychem zburzone zostało. Tegoż się ja między wami boję bardzo. Wiele sobie złości i grzechów pomagacie, i jeden drugiemu w złości chwali, albo karać nie dopuści i broni, i dlatego na dobre się zgodzić nie możecie, którzy się na złe. I na zelżywość Pana Boga i krzywdy bliźnich swoich zgadzacie. Gdy dziesięcin nie dać, a nic Kościołom Bożym nie wrócić, a poddane i ubogie uciskać, to tam zgoda. Przetoż też, gdy co Rzeczypospolitej posłużyć, zgody Pan Bóg nie daje, i w niej się sami pogryziecie. Jeśli się do upamiętania i do Pana Boga swego złożywszy złości nie obrócicie, zgody się z sobą nie spodziewajcie. Rozdziałów Chrystus między bracią nie chciał, święty Łukasz. O najmilszy i przezacni Panowie. Chrystus rozdziałów między bracią czynić nie chciał. Proszę, nie dzielcie się tymi trzema dziedzictwy religią, królem i ojczyzną miłą, ale ich wspólnie i w zgodzie wiarą się nie używajcie. Bo skoro się dzielić tym poczniecie, wszystko wam zginie. Zły rozdział wiary, bo jedna jest, a dwie z niej ani trzy być nie mogą. Skoroście ją rozdzielili, jużeście ją zabili i utracili. Jako serce z najmniejszej rany śmierć przynosi, tak najmniejsze wiary uszczerbienie, wiarę katolicką zabija. I prędko w tym wiara umiera, kto na jej rozdziałach przestaje. Królem się nie dzielić. Królem się też dzielić, a mówić: ja z nim trzymam, a ja nie trzymam, ja tego chcę, a ja drugiego, gotowa jest Rzeczypospolitej zguba, gdy się wiele w niej królów zacznie. Ojczyzna też rozdziałów jako jedno ciało nie cierpi. Spoiła się z członków rozlicznych: z Polaków, z Litwy, z Rusi, z Prusów, Inflantów, żmodzinów i zrosła w ciało jedno. Jako ją rozrywać niezgodami swymi chcecie. W takim spojeniu członków w jednym ciele, aczkolwiek jest różność i nierówność, jako apostoł w liście do Koryntian mówi, bo msza głowa i nakrze oko, i nakrze język i zęby, i nakrze uszy, i nakrze ręka i noga. Jednak nie dlatego ma być niezgoda, iż głowa nie jest jako oko i noga jako ręka, iż ta niżej, a ta wyżej. Nierówność być musi w stanach i osobach Rzeczypospolitej. Eklezjasta. Także musi być nierówność w Rzeczypospolitej. Jeden zacniejszy niźli drugi, jeden wyższy w stanie, a drugi niższy. Jeden większą cześć ma, drugi mniejszą. Jako mędrzec mówi, nie dziwuj się, iż nad wysokiego jest wyższy i drugi jeszcze wyższy, a ziemi wszytkiej król rozkazuje i ona mu służy. Przetoż hardość jest wielka i głupstwo, gdy się wszyscy równymi sobie czynią. Usługowanie albo subordinaria członków. Jednak w tej nierówności członków przed się jest zgoda. Bo jest usługowanie spo inę i jednego członka pod drugim podleganie i posłuszeństwo i porządek wielki. Noga słucha kolana, bo się z nim związała. Kolano słucha ręki, ręka oka oko głowy, i tak jest w porządku i posłuszeństwie zgoda wielka. Nierówność porządkiem się i podleganiem gładzi. Kupę różnych kamieni nazbierają: to wielkie, to małe, to okrągłe, to graniste, to długie i zda się szpetna, pomieszana gromada. Lecz gdy mularz Pocieszywając kamień pięknie na kamieniu położy, piękna się ściana uczyni. Tak i w Rzeczypospolitej, uchylaniem się jeden drugiemu, czyni się piękna zgoda i jedno ciało, i ona nierówność poddanością się gładzi i miarkuje. Jedna dusza w ciele rząd czyni. A jako w ciele jedna dusza i jedna głowa wszystkie członki rządzi i ożywia, tak, w Rzeczypospolitej musi być jeden, który wszystkim władnąć ma, który sam jedność i zgodę wszystkich członków, aby się nie wadziły, zatrzymać może. Bez trzech rzeczy zgoda być w Rzeczypospolitej nie może. Bez tych trzech rzeczy nigdy zgody i jednej ojczyzny mieć nie możecie, bez nierówności, bez podlegania jeden drugiemu, bez jednego wodza i sprawcę. W ciele ogień z wodą jako się zgodzą. W ciele ludzkim mieszkają przeciwne sobie żywioły: ogień i woda, i ziemia i wiatr jakoż się zgodzą? Ugadzanim jedne drugim. Woda nie wszystkiej wilgotności swej na ogień puszcza, a ogień oziębłość wody miarkuje. Ziemia grubości swej i suchości upuszcza, a wiatr swoją wilgotnością suchość ziemi chłodzi. I z takiej zgody i ustępowania i przyjaźni zdrowie ludzkie trwa. Skoro jeden żywioł uzuchwali się, a przemagać inne chce, gotowa niezgoda w ciele i za nią śmierć. Tak i w pospolitej musi jeden drugiemu ustępować i jeden drugiego znosić, i bez tego dogadzania i ustępowania jeden drugiemu, o którym apostoł mówił w liście do Galatów, jeden drugiego ciężar noś. Zgoda być nie może. Muzyka z różnych głosów, tak i w Rzeczypospolitej. Muzyka z sześci i ośmiu głosów składana ma w sobie różne głosy. Wysokie, niskie, mierne, tak i Rzeczypospolita różne ma stany. Gdy jeden głos górnie idzie, drugi zniżyć się musi. Tak i w Rzeczypospolitej jedni wyższy, drudzy niższy być muszą. Gdy który głos z miary swej wynidzie, uszy się obrażają. Tak i w Rzeczypospolitej każdemu w swym stanie zostawać potrzeba, aby się wdzięczność zgody świętej nie psowała. Jeden kantor takt dawać musi, a jeśli jeden nad wszystkimi kantor taktu im nie daje, błędów wiele i obmierzłe wrzaski wszytkę wdzięczność śpiewania popsują. Tak i w Rzeczy Pospolitej, gdy jeden nie rządzi, a różności ludzkich nie miarkuje, wszystko się królestwo niezgodą obala. Osobliwość pojedynkowa zgubę niesie. W ciele żaden członek nic dobrego sobie nie obiecuje, jeśli się z drugimi nie zwiąże. Tak i w Rzeczy Pospolitej, kto tylo pojedynkowe dobre mnie nie miłuje, a o pospolite nie dba, aby się ze wszystkimi wiązał, zginąć musi. Bo żywota nie masz, jedno w wspólnym ciele przy wszystkich. Słaby każdy członek bez towarzysza. -Święty Jan. Każdy członek słabość swoje czuje, gdy się od ciała odrywa. Jako rózga od drzewa odcięta, mówi pan, wnet umiera, i rzeczka bez źródła wnet wysycha, i kropla wody bez drugiej hojnej wody rychło ginie. -Święty Piotr. Tak kto braterstwa jako apostoł upomina, nie miłuje, a z drugimi się nie kupi, nie zgadza, prędko ginie. Plutarch. Poganie piszą, iż Sylwius z Cyta testament taki synom czynił. Podał kupę strzał związanych i łamać je każdemu synowi kazał, czego gdy uczynić nie mogli, on pojedynkiem każdą sam przełomił. Gdy się ludzie z sobą dzielą i wadzą, najsłabszy są, Lecz gdy w kupie i zgodzie stoją, mocno się każdemu nieprzyjacielowi postawią. Jako pismo mówi w księdze Kocheleta: trojaki powrózek trudno przerwać, a pojedynkowy bardzo łacno. Miejsce własne każdemu zdrowe, a cudze się nie przyda. Gdyby w ciele oko chciało stać gdzie ręka, język gdzie noga i ręka gdzie żołądek, byłby wielki nierząd i sprośna szpetota. Tak i Rzeczypospolitej potrzeba każdemu na swym miejscu siedzieć, a nikomu nie zajrzeć. Dobrze tam nodze, gdzie ją postawiono, bo na głowie nie ma miejsca. Tak i każdemu w stanie swym trwać przystojne jest i pożyteczno, i wszystkiej Rzeczypospolitej zdrowo. Niech ręka oku piękności jego nie zajrzy, bo na tym miejscu tak małym stanąć i to czynić, co oko czyni, nie może. Członek nie gardzi członkiem. W ciele uczciwszy członek, mówi apostoł, nie gardzi podlejszym. Nie mówi głowa nodze, która po błocie depce, co mi po tobie sprośna nogo, nie dbam o cię, ale jej szanuję, bo wie, iż się bez nogi ruszyć z miejsca nie może. Tak i w Rzeczypospolitej wyższe stany, niech miejskimi i kmiecymi nie gardzą. Ci robaczkowie ziemscy, ci ubodzy poddani, którzy w takiej są u Was wzgardzie i ucisku, patrzcie, jak Was noszą, żywią i ubogacają. Miejcież na nie baczenie, aby jako apostoł mówi członek podlejszy więtrze miał szanowanie, bo inaczej bez takiej zgody musicie wszyscy upadać i ginąć. Boże, miłośniku fundatorze zgody i jedności spraw serca tych starszych naszych, aby wszyscy byli jako mąż jeden, jednej myśli i rady, na dobre kościoła i ludu twego. Spuść im ducha zgody i miłości, aby jeden drugiemu ustępował i jeden drugiego ciężary znosił i dla dobrego pospolitego krzywdy swoje ojczyźnie darował. Niech modlitwa twoja, którąś Ojca za nami prosił, abyśmy byli jedno, swój skutek weźmie, abyśmy rozkazania twego o wspólnej miłości i pokoju, słuchając, pociechę sejmów tych odnieśli. Przez mękę i śmierć drogą twoje, który z Ojcem i Duchem Świętym królujesz na wieki. Amen.